Moi kochani, doczekaliśmy się w końcu soboty, a dzisiaj o godzinie 9 do gry została dodana nowa zadymiara, która nazywa się Max. Jak widzicie, Max jest w sklepie za 350 gemów, jest to mityczny zadymiarz. Powiem wam, że bardzo fajnie wygląda ta postać. No jestem mega ciekawy, czy też tak samo fajnie się nią gra. Więc moi kochani, jeżeli się cieszycie, że dodali do gry nową zadymiarę, strzelcie łapeczkę w górę, pokażcie ilu nas jest. Ja osobiście sam mega się jaram, ponieważ mamy zarąbiste dwie postacie do ulepszenia, więc tak naprawdę co sezon będziemy mogli sobie dobić plus 1200 puszek do swojego obecnego rekordu. Ale zanim odblokujemy sobie nową zadymiarę, chciałem was jeszcze zaprosić na spotkanie, które jest ze mną organizowane już 19 stycznia 2020 roku w Galerii Północnej w Warszawie, dokładnie w sali zabaw Fikołki. A tam będziemy organizowali turnieje z gry Brawl Stars, porozmawiamy sobie co nieco o YouTubie oraz pokażę wam, jak wygląda stanowisko YouTubera. Więc jeżeli jesteście zainteresowani takim oto wydarzeniem, wbijcie w link, który znajduje się w pierwszej linijce w opisie tego filmu, tam macie wszystko ładnie opisane. Jesteśmy już na moim koncie, mamy na koncie 315 gemów, więc nam troszeczkę brakuje do megaboxa, ale też mamy 250 tiketów, które mógłbym postawić na wielką grę. Ale mi się wydaje, że po prostu szansa na trafienie mitycznego zadymiarza z darmowych skrzynki jest naprawdę nikła, więc te tikety sobie po prostu postawię na wielką grę i nagram o tym osobny odcineczek, bo wiem, że wy je bardzo lubicie. Możemy zrobić coś takiego, że na początku otwórzmy wszystkie darmowe skrzynki. Mam nadzieję, że coś z nich ciekawego wypadnie. No jeżeli nie wypadnie postać, no to kupujemy gemy i kupimy sobie nową zadymiarę. O, i proszę państwa, mamy gwiezdną moc do Rose, kolczaste rękawice. Ciosy Rose zyskują podczas jej superataku plus 220 punktów obrażeń. Wow! Przekozacki Star Power z pewnością go sobie przetestujemy, bo to chyba już jest drugi odblokowany na Rose, więc zostawcie łapeczkę w górę, bo coś ciekawego w sumie wypadło. Lećmy dalej. 6 skrzynek do końca. Oj, nie wydaje mi się, żeby z darmowy wypadł mityk, jak mi Epic nie chciał wypaść ze 170, więc sami wiecie, o co chodzi. Supercell tutaj chce zarobić po prostu. Jeszcze Brawl Boxik. Tak jest, nic ciekawego nie wypadło, ale żeśmy troszeczkę dozbierali gemów. Tu jeszcze mamy darmową skrzynkę, otwórzmy ją. Ze skrzyneczki nic. Okej, trzeba dokupić gemów. Ile nam brakuje? 30, okej. Gemy dokupione i moi kochani, kupujemy nowego, mitycznego zadymiarza. Tak jest, Max! Zadymiarz, mityczne, 4×4. Max jest jak burza, jej atak to super szybki blaster. Super atak to przyspieszenie dla jej i dla jej sojuszników. Powiem wam, że bardzo ciekawie się zapowiada. Kolejna postać już, która 32. Ja dziękuję, moi drodzy, co tutaj się w ogóle dzieje? Starcie solo. Okej, moi drodzy, lecimy z gierką. No jestem mega ciekawy, jak się tą postacią gra. Ojeju, już mi się nie podoba jej strzał. Po 250 bije tymi blasterami. Coś jak Colt, tylko że ma 4 naboje, że tak powiem, w magazynku. Bardzo długo się skrzynki jeszcze otwiera, ale to wiadomo, pierwszy poziom, więc tutaj w ogóle nie ma co dyskutować. Tą bi bym obił sobie. Zabijałem tego boksa, mordo. Kolejna bi. Tu mam przekichane. Muszę uciekać. Jeszcze 8-bitowiec. Podejrzewam, z takim 8-bitowcem nawet nie mam co się mierzyć. Ja biję po 300. 8-bitowiec ma 6000 życia. Właśnie. Ma 6 power cubesów. Sprawdźmy jego ultimate attack. Aha, wypił. Wypiła, przepraszam, tego ślurpa. No i tylko tyle mnie przyspieszyło. Aha. Czyli nic w sumie ciekawego. Dobra. Rozwalam to wszystko. Zawijam te cuby. 7, 8. Dobra, ucieka. Mam 9 power cubesów, więc jest git. O nie. Bi dostanie meteorytem, zginęła. Dobra, ta jest dojechana też. Hop! Tutaj nie można grać autoatakiem tą postacią. Oj, nie można na daleko, bo kompletnie się nic nie trafi. Trzeba po prostu przeciwnika starać się wyczuć. No właśnie, widzicie? Dobra, muszę uciekać. Dobra, leży ta bi. Nie! No i padam. Oj, powiem wam szczerze, nie podoba mi się ta postać. Nie wiem czemu, ale mi się kompletnie nie podoba. Może na jakiś inny tryb będzie lepsza, bardziej się sprawdzała. Ale tutaj ja nie potrafię. Nie potrafię jeszcze nią grać. Może się nauczę, no to zmienię zdanie. Ale na razie jestem na nie. Sprawdźmy sobie, jaki star power będzie do Max. Gwiezdna moc, super doładowanie. Teraz Max doładowuje swój super atak w biegu. Aha,
Czyli po prostu tak jak Daryl, tak? Będzie miała pasek u góry i będzie się doładowywał? Bo ja to tylko tak rozumiem. Dobra, w takim razie, moi drodzy, może zagrajmy sobie Zadymę tą postacią. Może Zadyma będzie ciekawszym trybem na tą postać. Sprawdźmy, kogo mamy w drużynie. Mamy w drużynie Mortisa, też szybką postać. Dobra. I oni mają B i Ems. Ems będzie ciężka do przejścia tutaj. Tak, będzie najtrudniejszą postacią do przejścia. Dobra, coś takiego ją porobić może. Dobra, zabieramy piłkę i uciekam. Wow, z piłką jaka jest szybka szarża. Powiem wam, że nawet ciekawie to wygląda. Bardzo szybka postać, więc też trzeba lubić grać bardzo szybkimi postaciami. No kurczę, powiem wam, że ciężko. Ciężko się zapowiada, jeszcze leci głowa. Rozwalona głowa, na szczęście. Dobra, Morty, leć do przodu. Zlecę z Mortym od razu. Na ostro. Hop, Morty, podałem ci, byku. Tutaj zajmuje się Ems, ale Ems nas spowolniła, najgorzej. Ajajaj, chciał po koźle uderzyć. No niestety się nie udało. Mam ulta, więc z tym ultem mógłbym w sumie tutaj poszaleć troszeczkę zaraz. Dobra. Mam ulta i lecę. Zobaczcie, Mortisa nawet przyspieszyłem. Wow, wow, wow. Nie! Padłem! Co to było? Głowa? Ja dziękuję, ale zobaczcie, jaka szybka szarża przez całe boisko, więc na show match, raczej na Brawl Ball, mi się wydaje, że będzie nawet spoko ta postać, tylko musimy mieć naładowanego ulta. Ej, no znowu padam, bardzo mało ma jeszcze ta postać życia. I to idzie kontra, kozacka kontra idzie, będzie ciężko zablokować. Nie trafili? Jakim cudem oni nie trafili? Halo Ems! Ajajaj, gracz Yao strzelił gola. Najgorzej, szkoda. Dobra, rozwalmy tą Ems. Mamy ulcika, ale chyba to już nam nic nie da. Chyba to już nam nic nie da, tak. Mam znowu ulta, znowu Ems atakuje. Tik. Ojej, jaka zadymka, matko kochano. 12 sekund do końca, co z tego będzie? Co z tego będzie, moi drodzy? Wjeżdżamy na ostro, mam ulta, gdyby podała do mnie, by było, petarda po prostu by była. Nie, co ja zrobiłem podczas wystrzeliwania ulta, hop. Leży, gol, pięknie, GG. Myślałem, że wbiegnę z piłką do bramki, ale niestety się nie udało. Ale wygraliśmy meczek, więc zostawcie łapkę. Zagrajmy sobie jeszcze raz, ale może tym razem duo showdown z randomem. Dobra, sprawdźmy, jak nam pójdzie. Mamy Alexa TV. Siemanko, Alex TV. Witam cię, byczku. Serdecznie. Ok, dziękuję za Cubika. Lecimy dalej. On gra B. Mamy kolejną też tutaj B. O, jak on wiedział, że ja tu będę? Ale mnie wyczuł. Ależ mnie wyczuł, gościu. Dawaj, 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 dawaj. Otwieraj tego Cuba i chowaj się w krzaki na razie, wariacie. Tam gdzieś uderzył meteoryt. Ta B już ma ile cubów? Nie wiadomo, dobra. Tych mogę pobijać, Barleya też. Leżę! Nawet nie wiem kiedy. Wow, co tu się wydarzyło? Wbiegłem w ogień Barleya, tak? I on mnie tak podpalił mocno. Ojejku. Powiem wam, że mi się wydaje, że chyba za mało życia ma Max jeszcze. Muszę ją troszeczkę ulepszyć, bo naprawdę ciężko się nią gra, jeżeli chodzi o rywalizację z innymi już wymaksowanymi postaciami. Zobaczcie, co się dzieje. Taki 8-bit mnie prawie ma na strzała. Ile mamy życia nam teraz w tym momencie? Dobra, ta B ładnie tam wjeżdża. Ta para, tara ginie. Dobra, pięknie, byku. Wow, 6000 życia mamy. 4 naboje w magazynku. Gdzie oni są teraz? Chyba został Barley, co? Tak, B i Barley, okej. Przyspieszam i postaram się dojechać ją. No i pięknie. Alex TV okazał się naprawdę dobrym graczem, który potrafi grać B, więc w sumie dzięki temu tylko i wyłącznie wygraliśmy, ale bardzo fajny meczyk, więc pozdrawiam Alexa. Okej, moi drodzy, 3 tryby już zagraliśmy, zagrajmy teraz rabunek prezentów. O, zobaczmy, jak tutaj się Max spisze, kogo mamy. Mamy Pam i mamy
B. Dobra, tam też jest Max, więc tutaj będzie walka o prezenty. Ems została na obronie. Obijam ją cały czas. Tutaj jeszcze tą B postaram się pokonać. Hop, dobra, wystrzeliwuję, prezent. Tak jest, odpalam ulta, zabieram prezent i jadę. Jadę z prezentem do końca, hop. Wystrzeliwuję i wracam. No, tutaj wam powiem, że Max jest zaskoczeniem dla mnie. Bardzo fajnie można taką akcję właśnie zrobić i bardzo łatwo dosyć. Daleki ma zasięg, więc może tutaj podjechać, tylko nie mogę się dać atakować tej B, bo ona ma mnie tak naprawdę na dwa strzały, na ulta i na strzała, dobra. Ta Pamelka już wjeżdża z pomocą. Ej, Pamelka, dawaj, pomóż, nie rób tak. Wow, Max, co tu zrobiła? Dobra, ja odpalam ulta i moi sojusznicy też powinni przyspieszyć. Bi przyspieszyła przez chwilkę tylko, ale no niestety zginęła. Szkoda. Polećmy sobie tędy. Pięknie, hop, Max dostała. Stójcie na obronie, ziomki. Dobra, Ems mnie dojeżdża, Bi. Dobra, B porobiła Ems i został nam tylko jedna... dobra. Na szczęście mamy jeden prezencik. Ja muszę jakoś fajnie sam to chyba rozegrać, bo tutaj będzie ciężko. Dobra, chodź tu, Zatrzymajcie go. A tu się cofam. Dobra. 50 sekund. Fajnie by było jakoś to ugrać ładnie. Dobra, oni... Ta B wie, że ja tutaj jestem. Dobra, odpalam atak i raszuję ją. Udało się. Nie, nie zabrałem prezentu, co? Nie! Minąłem prezenci, myślałem, że w niego wbiegłem. Chciałem go już przez płot przestrzelić do tej Pam, ale się nie udało. Ja dziękuję, dobra, lecimy jeszcze raz. Dobra. Ems się cofnie? Cofa się Ems. 13 sekund do końca. Dobra. Ult, szarża. Nie, jednak nie, nie dam rady sam ich powalić. Może jakbym miał ją na 9 poziomie, łatwiej by było grać, ale i tak wygraliśmy ten meczek z moją zasługą, ponieważ strzeliłem bramkę, przyniosłem prezent na miejsce tam, gdzie powinien być. No i powiem wam, że jeżeli chodzi o Brawl Ball i o Present Plunders, to jak najbardziej Max się spisuje, ale w trybie solo i duo, no już trochę słabiej. Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Powiem wam, że jeżeli porównujemy B oraz Max, to są dwie kompletnie inne postacie. Ja uwielbiam grać postaciami typu B, ponieważ ja jestem snajperem w tej grze i lubię uderzyć raz a porządnie. Nienawidzę postaci typu Colt, no Leon. Leon ma tyle dobrze, że znika, ale w Max no niestety nie znikniesz i jesteś mega przewidywalny. W skali od 1 do 10 Max daje 3. Na chwilę obecną, może jak ją wymaksuję, to zmienię zdanie, a jeżeli ją wymaksuję, oczywiście nagram o tym odcineczek. Też czekajmy na 2 star powery, które zostaną dodane do B i do Max. Z pewnością to postacie zmieni, a wy moi kochani dajcie znać w ankietce, co o tym sądzicie oraz w komentarzu, czy już macie odblokowaną Max. Ja dziękuję dzisiaj wszystkim za uwagę, trzymajcie się za domiarze, cześć!